Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w Wyzwaniu Kas, a ze mną dzisiaj jest Piotrek. Jestem, dzień dobry. I jest też Wojtek. Jestem, dzień dobry. I od razu wam też mówię, że perspektywa i Piotrka, i Wojtka jest u chłopaków na kanałach, także zapraszam was bardzo serdecznie, linki są w opisie filmu. A my sobie dzisiaj robimy Kas Challenge, którego już dawno w sumie nie było. No i co, wybraliśmy sobie dzisiaj psa, będziemy robić dzisiaj psiaka i Kas będzie polegał na tym, że robimy... Tak, Kas będzie polegał na tym, że robimy dzisiaj sobie 10 minutes challenge, czyli w 10 minut musimy zrobić psa. Dodatkowo będzie there's no going back, czyli nie ma powrotu, klikniemy raz i koniec! I mi wyjdzie jakaś czupakabra z lasów amazońskich. Też, tego pewne. Myślisz, że tak będzie? Czy to się też albo tyczy cech, czy nie? Ja mam propozycję. Tak, słuchajcie, a można... możemy sobie... Dobrze. Czekajcie, ja jedną rzecz tylko zobaczę w przypadku no, rasy. Uwaga, Wojtek kombinuje. Pecie, nie może, kombinuj. Może zróbmy sobie tak, żeby sobie ciut utrudnić jeszcze. No. Zróbmy sobie, że rasa nam się losuje. Dobra. Klikniemy kosteczkę, tak. A czyli ja już, jak ja już, bo my już losowaliśmy, czy mogę zostawić to, co mam? Ale nie, Piotrek, jak klikniesz sobie w rasy, w tym taki, w tych takich bombelkach tak, wszystkich. Jak na psach, i tam masz... i dajesz kostkę tak. na rasach. O matko, tak, czekajcie, jeszcze sprawdzę. Tak, zmieniają się rasy. A ja mam Corgiego. Dobrze, to słuchajcie, fajnie. Możemy losować... Dobra, jaki numerek? Może tak, o. Ile kostką będziemy rzucać? Tak. No mów, Piotrek. Ja? No. O Jezu, 7. Dobra, no to losuję. Poczekaj, 3, ty Maciek? 2. 12. No to dobra, no to losujemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. To mi się wylosuje? O! Nie wierzę, mam dalmatyńczyka. Mam teriera. Ja mam pekińczyka, czajcie? Ja mam teriera. Pekińczyka. O, jaki słodziachny. No z tego to będą ludzie. Dobra, i teraz mi powiedz, jeżeli są te suwaczki po boku, tak? To mogę go... Raz. Ale wszystko mogę góra, dół i dopiero jak go puszczę, to już nie mogę. Tak. Dobra. Dokładnie tak. To ja więc muszę sobie Wojtku, tak dobrze ustawić. Czy masz stoper ready? Tak, mam minutnik na 10 minut. I teraz tak, imię, cechy, sylwetkę, wszystko dopiero robimy po powiedzeniu sobie start jakby. O, może aha, tak? Dobra, więc gotowi? Tak. 3, 2, 1, start! Dobra, 10 minut się odlicza. Dobra, i jak coś to tam mówi, bo ja się stresuję. Dobra. Imię, Boże, jest. Nie mam pojęcia. Imię. Będziesz się... czekaj, to jest chłopczyk, jest samica. Dory. Dory. A ja co mam? A ja mogę też zmienić samicę. Ja mam Lamania. Samica. Ja mam Dory Lamania. Dobrze, nie będzie Bunia. Bunia Happy. Kurde, nie widzę, co tu jest. Bunia Happy. Cechy. O nein! Jest nieposłuszna. To już jest wybrane. Słuchajcie. Dobra, no. I tak, jedna jest wybrana, musimy dobrać dwie. Słuchajcie, To ja tam kanapowa. Dobra, trudno, kliknąłem już. Przyjazna i żarłok. I będzie. Głos dobra, będzie ja już taki... mam zrobioną cechę i nazwę. Słodki. Inteligentna. Dobra, mam cechę i nazwę, więc przechodzimy rasa do psaka. I głos też mam. Dobra, to jest, że dorosła jest, tak? Kształt dorosła głowy. Tak, dorosła tak, i kształt głowy, o Boże. Dorosły. Ojeju. No to jest niby pekińczyk, tak? Więc, czekajcie, to się wraz... Nie. Sylwetka. Dobra, sylwetkę muszę sobie wybrać. Dobra, ja dam taki... To jest jakiś kurde uszy. Lekko. O matko. Słuchajcie, ja dam pulchny, żeby był. Bo nie ma być pulchna. Więc... Nie, uszy chyba nie zmieniam. Nos. Rasa. To już jest wybrane. Sylwetka, to już tak jest wybrane. Ogon. Czekajcie. Jaki masz ogon? Pokaż mi ogon. Taki. Umaszczenie. A daj sobie taki. O, tak wiesz ładnie. Dziękuję bardzo. Matko kochana. Umaszczenie. A słuchajcie, powiedzcie mi, czy ogon wy zmienicie jej twarz, pyszczek i wszystko, czy nie? Ja tak. Ja chyba też zmienię. Na razie jestem odrobinkę. Przy... Umaszczenie. Boże, tylko Maciek nie spiernicz. Dobra, damy to. To ja najpierw daję może... To będzie dzisiaj ten jaka ona jest piękna! Ojej, ile mamy pierwszy czasu? Pierwszy mogę wszystko naraz. 2 minuty minęły. Tak, możesz zmienić sierść, Wojtek, ale... Raz. Patrzę, przesunę. No ja tak. Chyba sierść... Dobra, dam tom. To zostawię w ten sposób, niech będzie. Czekajcie, zmienimy jej troszkę. Czekajcie, to ja muszę jeszcze... Oczka. Pyszczek, kształt głowy. Boże, ja się boję, ale wiecie, że nie możecie...
w sensie klikacie raz i koniec, a nie, że potem, ja że a to mi się nie podoba i biorę tak. inne. Ja wiem, no, wiem, dobra. Spokojnie. Ale w sensie więc... jakim? No, że nie będę zmieniał. Tylko raz mogę jedną opcję jakby wziąć przez z tak. każdego możesz tak. po jednym, więc na przykład jak ci oko wyjdzie i chcesz inne, to już nie możesz, tylko to jedno. Aha, okej. Okay. Dobra. Mamy to. Dałbym to. O nie! Zepsułem kolor ją! Kolor zmienię na nasz... Zepsułem ją! A właśnie, bo jeszcze kolor, ale czekajcie. O Boże, nie! Nos. Źle kliknąłem, nie. Nie, ja też mam zrobiłem z niej dobra, damy to. Nie. Nie. Ja pierkur. Ej, mój piesek nie jest taki zły, tylko oczy muszę mu zmienić. Mój jest masakryczny. Dam ci takie... Dobra, robimy oczy. Boże, co to jest? Kurde, słuchajcie, ja się najbardziej o te oczy boję, nie? Ja się czekajcie. Boję. Poczekajcie. Kolor oczu? No, ja zrobię masakra, tak. Dobra, kształt głowy zostawię ci już, tak. czy nie będę psuł. O, powiedzmy. Wypalowania to nie, dobra. Dobra, zrobimy to. Nein, ja nie chcę, wychodź z tego trybu. A jak mi ten pies tu? Jaki mi ten pies smutny wyszedł w ogóle. A mój ma taką dziwną twarz. To jest masakra. Słuchajcie, ja z mojego zrobiłem buldoga francuskiego trochę. Tryb nie? malowania, o nie. A ja mogę ci tylko raz, tak? kartkę może, czy coś? Raz, dobra. Tylko i wyłącznie raz. Dobra, czapkę? Ja, muszę ja go całego dam na żółto, pomaluję. Jednym oczywiście kliknięciem. Szelki to nie, sukienki. Mm-hmm. Stroje. A nie ma takiego czegoś fajnego na głowie? Kartki ci nie dam, bo będziesz wyglądała tragicznie. Jezus, jak ja może. A pędzelki o co chodzi? Aha. Ej, ja nie okay. mam czego wybrać na ten. Ja mam... Dobra, obroży tam mnie jakąś. Okej, okay. i teraz dajemy tak. Kartkę. O, aha, różowo. Czekaj, ale jeżeli chodzi o te, jeżeli chodzi o symbole, jeżeli chodzi o symbole, to też raz mogę tego kliknąć. Jakie symbole? No, na malowaniu psa. Tak. No to spierdzieliłem, bo sobie zacząłem wybierać, dobra. Ja tylko to do pierwszego. A ja pamiętam, co było pierwsze. No Wojtek, no niestety. Jeszcze było to domyślne, co ja potem kliknąłem. Ogony już zrobiłem, umaszczenie, już kliknąłem też. Nie, no przecież to on wygląda jak pies pustynny jakiś. No dobra, skoro nie mogę, to... Zrobimy takie barwy. Ile mamy czasu? Połowa czasu minęła mniej więcej. Ja w sumie jestem, słuchajcie, gotowy prawie. Naprawdę? No? Ja to jest, ja w ogóle, nie, to jest masakra jakaś. A mogę jej zmienić kolor oczu? Poczekajcie. Dobra, ja pokaż mi oczka. Mogę! To ja chcę jej kolor oczu zmienić. To jest patologia. No ja właśnie zmieniłem i to był błąd. Ja się boję, że ja zmienię jakiś lipny. 5.30 nam zostało. Dobrze. Mhm. Ubranka. Oj, tu będzie, dobra, damy brązowe? Tak. Niech będzie. W sumie ładnie. A czekajcie, wygląda. Po kolei, nakrycia głowy. Dobra, ja robię tragiczna. Ja robię na śmiesznie tego pieska. A kształt głowy też zmienialiście, czy nie zmienialiście? Ja, może ja zmieniłem. Ja chyba odrobinkę. Zmienię, bo... Tak przesunąłem tym. Dobra, obrożę mam, szelki. Ale nie wiem na jaki. Co ja z niego zmienić? Zrobiłem? Kurde. To jest na części masakra. Ubioru. Zrobimy tak. Bo ona, mój pies jest strasznie wkląsł, słuchajcie. Troi nie będę zmieniać, tryb malowania. Ja się... No słuchajcie, wiecie co? Tak szczerze powiedziawszy, to ja już wszystko zrobiłem. Naprawdę? Tak mi się wydaje. O matko kochana. Nie dobra, jest zły tryb malowania. A mój jest beznadziejny. Dobra, sierść. Jak mogę to oczy wyciąć? Nie, ja się boję to kliknąć. Nie. Boję się cokolwiek kliknąć, więc ja tego nie biorę. Ja sobie zobaczę wszystkie pozy. Jakieś ubranie. Ej, nie jest zły. Ja dobra, słuchajcie, ryzykuję zmianę kształtu głowy. Trudno. Będzie wyglądała tragicznie, a się boję. Uwaga. Wiecie, a jak kliknę sobie tutaj, aha, czyli... A, jednak tak... nie, słuchajcie, piękna jest! Nie da. No mój też jest spoko. Mi wyszedł taki husky terrier. Bałem się zaryzykować. Próbowałem zmienić coś w, tak, wiecie, w trybie edycji detali, ale... A czekaj, a jak wybiorę umaszczenie, to mogę potem sobie, jak mam na przykład dwa, to mogę sobie zmienić kolor? No bo masz dwa jeden kolory, raz, tak? Mogę. Masz dwa kolory. Dobra. To czaję. No ja mam białe i czarne, w sumie nie zmieniałem, zostawiłem to jak jest. Zrobię tak. Ten czarny może jakby taki dać taki brązowy? Ja umaszczenia nie ruszam, umaszczenie jest spoko. Ja tego psa bardzo skrzywdzę, ale... Ja właśnie też skrzywdziłem. Ale mój na miniaturce wygląda... Nie, on jest jak z horroru. Nie, totalnie nie. Ja mam psa tęczowego, słuchajcie. To jak zobaczycie mojego, to padniecie po prostu. Ej, ale on jest taki... Ale powiem wam szczerze, tak... Chociaż tych kolorów mogłem nie zmieniać, ale w sumie... Nie jest źle. Nie jest źle? No ja to mogę jeszcze zmienić z koloru. Wojtek, ile mamy czasu? Już ci mówię, mamy jeszcze jakaś... 3 minuty i 20 sekund. Ja już nic nie mogę zmienić, także... Czekajcie, ogony, umaszczenie, to już zmieniłem, sierści się nic nie da zmienić. A, kolor ubioru też mogę sobie zmienić, nie? Tak, i tylko raz. Wiem, pamiętaj. To czekajcie, to ja nie zmieniłem chyba...
tego koloru. Słuchajcie, ja jestem gotowy w sumie. No ja też, ja, już wykorzystałem wszystkie opcje, już nic nie mogę zrobić. Dobra, tak, ja tak samo. Tak. Jestem przerażony. O matko. Aż tak wygląda źle? No tak, zaraz, obroże jeszcze nie zmieniłem koloru. Hop, moment. Ale nie pychło mi. Dorilamania jest cudowna, bardzo mi się podoba. Tak. Jest taka kochana, taka psinka, nie wygląda jak typowy Pekinczyk, ja się z tym w 100% tak zgadzam, ale jest ujo. No mój, ja powiem tylko tyle, mój na Dalmatyńczyka już nie wygląda. Ja powiem, że mój pies mógłby robić za psa dla Kałuny i Haneusza po prostu. I to bardzo. Naprawdę? Tak, tak. Jak zobaczycie mojego, to po prostu walniecie. Wiecie co, ja zrobię teraz zdjęcie. Ładna jest. I ja wam potem pokażę, jak mój wygląda. Ładna ja jest. Wojtek, ile mamy czasu? Halo? 2 minuty jeszcze. Ja rozgadałeś. No to kończ już tam. Już możemy kończyć? Zrobiliście tak? Wszyscy? Tak, zrobiliśmy wszyscy. No to w takim razie stop. No i się patrzcie, wyrobiliśmy się. Wyrobiliśmy się. Tak. No i tak to ładnie wygląda. Zostały nam jeszcze 2 minuty, także jest okej. Okay. Słuchajcie, teraz... mega ogromna prośba do naszych widzów. Wpisujcie w komentarzach u mnie, u Wojtka, u Piotrka, jakie chcielibyście zobaczyć challenge w naszym wykonaniu. Od razu mówimy, że to są challenge lam simowych, które z simsami mają bardzo, znaczy mają coś wspólnego, aczkolwiek nie potrafimy tworzyć te simsy, kasa i w ogóle wszystkiego, tak jak to robią, wiecie, inne youtuberki, które się tym zajmują, no nie ukrywajmy tego. Podkreśliłeś youtuberki. Tak, tak, bo raczej... My jako faceci, wiecie, mamy taki dość inny... Zupełnie jeżeli inny, chodzi... tak, właśnie. Inne spojrzenie na wszystko, jakby nie było. Teraz słuchajcie, mam nadzieję, że wam się ten challenge podobał. Dawajcie propozycje. Za tydzień postaramy się robić kota w ten sam sposób, a potem może jakieś, wiecie, simsiory gdzieś się wkradną, takie już ludzie i w ogóle normalne, zwykłe postaci, czy coś takiego, by można było dać sobie radę. No, także słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Był z nami dzisiaj Wojtek. Byłem. Był tam też dzisiaj Piotruś Heavy. Byłem. I byłem też ja, także trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, buziaczki, pa pa. Pa.